Jedną z atrakcji tegorocznego powrotu króla był spacer po Lesznie śladami rodziny Leszczyńskich. Przewodniczką była Małgorzata Gniazdowska z Muzeum Okręgowego w Lesznie. Wędrówka rozpoczęła się od XVIII-wiecznej makiety Leszna znajdującej się na Alejach Słowackiego. Poprzez wieże kościołów różnych wówczas wyznań znajdujących się tak blisko siebie widać otwartość i mądrość rodziny Leszczyńskich. Pozwalali się osiedlać w mieście wszystkim, byleby płacili podatki i prowadzili interesy. Stąd Leszno nazywane jest miastem czterech kultur. Pomysł założenia miasta udał się Leszczyńskim, dotychczas mającym jedynie w posiadaniu wsie. Założyli Leszno w 1547 roku dla prestiżu i dochodu, mówiła Małgorzata Gniazdowska. Miasto powstało mimo, że nie leżało nad rzeką i nie było tu wówczas traktów handlowych. To w XVI wieku były czynniki miastotwórcze. Aleja Słowackiego w ostatnich latach została zrewitalizowana. To ważne miejsce z historycznego punktu widzenia. To tutaj znajdowała się jedna z czterech bram prowadzących do miasta. Za drewniane wały była to brama kościańska. Dokładnie wiemy, jak wyglądała. Kamienica przy ulicy Narutowicza 34 była oparta o jej konstrukcję. Kolejnym przystankiem spaceru był Park Kościuszki. Dziś króluje tu Pałac Sułkowskich, będący siedzibą urzędów. Najprawdopodobniej mogła się tu też znajdować dawna siedziba Leszczyńskich. Jednak na odkrycia i udokumentowanie tej tezy musimy jeszcze poczekać. Po drodze do rynku mijamy synagogę, drugą co do wielkości w Wielkopolsce. W XVIII wieku Żydzi stanowili prawie połowę mieszkańców Leszna. Kiedyś synagoga wyglądała inaczej. Zwieńczona była kopułą, która została zdemontowana. To barbarzyństwo na zabytku dokonało się w latach 50. XX wieku. Budynek został odrestaurowany, obecnie mieści się tutaj siedziba Muzeum Okręgowego. Ratusz jest sercem Leszna. W przeszłości tutaj miał swoją siedzibę burmistrz i rada miejska, w której zasiadali reprezentanci wszystkich wyznań. Decydujące słowo należało oczywiście do właściciela miasta. Bogusław I Leszczyński wydał dokument układający życie mieszkańców czterech wyznań – żydowskiego, luterańskiego, braci czeskich i katolików. W ratuszu znajdował się też wzór łokcia, by każdy mógł sprawdzić, czy nie został przez sukiennika oszukany. Sukiennictwo i młynarstwo były głównymi dochodami miasta. W Wielkopolsce hodowano owce, a dobre wiatry sprzyjały budowie wiatraków. Było ich w okolicach Leszna kilkadziesiąt. Dzisiejsza ulica Bolesława Chrobrego była kiedyś fosą, dlatego jest tak szeroka. Kościół pod wezwaniem świętego Jana to dawny kościół braci czeskich. Wspólnota schroniła się w Lesznie przed prześladowaniami religijnymi, które szczególnie nasiliły się w czasie wojny 30-letniej 1618-1648. Wyznawcy mieli do wyboru albo przejście na katolicyzm, albo śmierć. 3000 z nich za zgodą leszczyńskich wybrało Leszno. Najbardziej znanym uchodźcą tego okresu był Jan Amos Komeński, człowiek, który swym umysłem wyprzedzał epokę. Reprezentacyjną budowlą Leszczyńskich jest bazylika pod wezwaniem świętego Mikołaja. Leszczyńscy zatrudniali do prac na terenie miasta najlepszych z najlepszych. Kościół miał być świadectwem wielkości rodu, jego bogactwa i znaczenia. W bazylice znajdują się dwa nagrobki Rafała Leszczyńskiego, ojca króla Stanisława oraz biskupa Bogusława Leszczyńskiego, wuja króla. Badacze spierali się, kto jest autorem tych pełnych symboliki dzieł. Według najnowszych ustaleń to Sulpicius Gode, mistrz z Niderlandów. Ostatnim etapem spaceru był kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża, dawna luterańska świątynia. Jak mówiła Małgorzata Gniazdowska, luteranie także przybyli do Leszna jako uchodźcy z niedalekiej góry. Lapidarium przykościelne to namacalny dowód historii miasta. Znajduje się w nim epitafium Adama Samuela Hartmana, nauczyciela króla Stanisława Leszczyńskiego. W 1738 roku Leszno przeszło w ręce rodziny Sułkowskich. Stanisław, dwukrotny król Polski, teść króla Francji Ludwika XV, rozpoczynał właśnie swoje dzieło w Lotaryngii, którą władał do śmierci w 1766 roku.